Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Lot Bilmersdorf numer 6. Ale spokojnie, nie jestem w Bilmersdorfie. Gołębie roczne, które po prostu nie poszły na lot, zaliczą dzisiaj wywózkę. 65 km. To i tak za krótko, tak szczerze, bo jadły to samo co te gołębie, co poszły na lot. Ale lepsze to niż nic. No, także tak to wygląda. No, witam ponownie. Trening zaliczony. No, siadła mi przed chwilką samica, która przepadła tydzień temu. A ten nakrapiany, co siedzi na dachu, to przybłęda. Ja go odbudowywałem 2 tygodnie, no bo słabo wyglądał. Wypuściłem go dobre pół godziny temu i wcale nie ma ochoty odlecieć. No, co by tu powiedzieć, bo oglądałem przed chwilką film pana Adama Kozieła. No i tam był temat straty gołębi rocznych. I on tam, nie oglądałem całego filmu oczywiście, no bo wiadomo, zaraz tu gołąbki by dosiadać. No ale o co chodzi? Co ja myślę? Tam obejrzałem na temat przygotowania i karmienia gołębi. I w ogóle szukania innych przyczyn tych strat. Ja myślę, że tutaj u nas w Polsce największy problem to jest to, że noże sościnki jest totalna partyzantka. Każdy leci skąd chce. Południe leci z północy, północ leci tutaj z południa znowu z linii pod Berlinem. Dla mnie to powinno być tak zrobione, że wszyscy lecą kierunek idealnie zachód. I wszyscy powinni tak robić. Wiadomo, jak tam na południu Polski mają góry po drodze, no to okej, niech się uniosą trochę powyżej linii gór. Ale kurczę, no wiecie, my w tamtym tygodniu jako rejon, 3 oddziały, włożyliśmy 4,5 tysiąca gołębi niecałe. Gołębie leciały z Milmersdorfu. Okręg Śląsk Południe leciał tutaj ze Świnoujścia. 17 tysięcy gołębi. Śląsk Wschód, drugie 17 tysięcy. Ich lecą na dół, nasze lecą tutaj do nas. No to sorry, ale ta masa musi się spotkać. Dzisiaj sobie czytam: okręg Kraków, puszcza w Policach. To jest zaraz koło, obok Szczecina. Patrzę, 35 tysięcy gołębi. No sorry. Naszych na ten lot poszło. Tydzień temu 2 samochody pojechały. Po tamtym locie już pojechał 1 samochód. Wszyscy zgubili masę gołębi. Kolega zgubił 3-4-letnią samicę, która przez 3 lata była najlepszą lotniczką oddziału. Drugi kolega tutaj z drugiej strony zgubił samicę, która w tamtym roku po 3 lotach rejonowych 500-ki była 4-lotniczką. No to wiecie,
jak my sami robimy pod górkę, ja tam, no bo dla mnie to nie jest kwestia przygotowania. Każdy ma tendencję, tak jak tam Adam zauważył, że raczej przekarmiamy niż dajemy za mało. Dla mnie największy problem według mnie są ścinki, gdzie 30 tysięcy gołębi z południa spotyka naszą gromadkę 3 tysiące. No to wiecie, fizyki nie oszuka, wiadomo. Te, którym uda się tam prześliznąć, są 5 minut przed tymi wolniejszymi, a czasami te wolniejsze są 5 minut za późno i dobrze, bo tydzień temu ja zgubiłem 2 gołębie, które do tej pory były u mnie najlepsze i powtarzały tydzień w tydzień. Tutaj koledzy tak samo pogubili najszybsze gołębie. Znaczy co, ten czub, który szedł, musiał się spotkać z Tomasą i zamiotło je. Ale to, wiecie, takie marudzenie przy niedzieli. Dobra, czekamy na gołąbki.